Dzień dobry, w sobotę 30 stycznia witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej świętego Mateusza w Łodzi. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które na ten dzisiejszy dzień jest wybrane, a czytam je z naszej książeczki z Biblią na co dzień. W psalmie 145 w 10 wierszu czytamy: Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Oraz z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział, 7 wiersz. Ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Z reguły staram się rozmyślania do codziennika biblijnego nagrywać gdzieś w plenerze. Jednak aura, jaką mamy za oknem, nie nastraja do tego, by wyjść na zewnątrz, stąd dzisiejsze nagranie codziennika z budynku. No właśnie powiedziałem, że aura na zewnątrz nam nie sprzyja. Faktycznie tegoroczna zima jest bardziej zimowa, niż do tego przywykliśmy w ostatnich latach. Styczeń, a i też zapowiedzi na luty mówią o mrozie, o śniegu. I faktycznie za oknem jest biało i tak jeszcze ma przez jakiś czas pozostać. To bardzo dobrze, bo spoglądając na Polskę całościowo, mówi się o suszy, która trwa już od ładnych kilku lat. Wiem, że mieszkańcy południa kraju tego nie zauważają, czy wręcz mogą się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ale spoglądając na resztę kraju, zwłaszcza na centralną Polskę, zwłaszcza na ziemię łódzką, widzimy niczym w soczewce, że wcale tak wesoło, jeżeli chodzi o wodę, tutaj w naszym regionie nie jest. Ten obszar Polski jest najszybciej pustynniejącym obszarem naszej ojczyzny. Z jednej strony wpływa na to nie najlepsza gleba, ale również ma tutaj duży wpływ działalność człowieka. Okoliczne kopalnie odkrywkowe sprawiają, że wody głębinowe obniżają swój stan i w promieniu 100 kilometrów nawet od takiej kopalni ten obniżający się poziom wód możemy zaobserwować. Dlatego cieszy nas tegoroczna zima. Cieszy nas to, że są opady śniegu, gdyż wierzymy, że to będzie wspaniały kapitał na wiosnę i na tegoroczne lato, że te zasoby wody zostaną uzupełnione. Dlaczego o tym mówię? Bo do tego zachęca nas dzisiejsze słowo. Autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o wierze, porównuje ją do deszczu, który spada na ziemię. Tak jak cała przyroda potrzebuje ożywczego deszczu, który w Biblii uważany i często nazywany jest błogosławieństwem, tak my potrzebujemy tego Bożego błogosławieństwa, by nasza wiara nie zwiędła, by nasza wiara nie oklapła, nie straciła soczystości, po prostu by była żywa. I czasami w naszym życiu wydaje się nam, że jesteśmy na pustyni, że żyjemy na pustyni. To, co się dzieje w nas i dookoła nas, sprawia, że jesteśmy wypaleni, czy wręcz nawet spaleni, bez sił, bez nadziei. Często słyszą takie gorzkie zdanie: za mojego życia to już się nic nie zmieni. Oczywiście to zdanie nie jest wypowiedziane bez powodów. Powodów jest i to całkiem sporo. Jednak Pan Bóg, który wierzy w człowieka, w przeciwieństwie do nas, bo to my często nie wierzymy w człowieka, ale Pan Bóg wierzy w człowieka, chce nas wzmocnić, chce zesłać na nas ożywczy deszcz, deszcz błogosławieństwa. On nas chce w ten sposób podnieść, chce nas ożywić. Zsyła ten deszcz, byśmy w naszej codzienności wydawali błogosławione owoce, które będą błogosławione dla nas, ale też i dla tych, którzy żyją dookoła nas. Dlatego nie bądźmy wyschnięci, zasuszeni, z piaskiem
płynącym w naszych żyłach, ale bądźmy nawodnieni, jędrni, z gorącym sercem, z ciepłą krwią w krwioobiegu. To jest prawdziwa siła, to jest prawdziwa moc, życie, które jest błogosławieństwem dla innych. Może właśnie dzisiaj, kiedy tyle beznadziei, tyle sprzeciwu, warto zadbać o nawodnienie swojego wnętrza, by nic, co zewnętrzne, nie było w stanie nas pokonać. Dobrego, błogosławionego dnia.